Dzisiaj samochód, który uświadomił nam, jak starzy jesteśmy. Bo gdy karoseria debiutowała 4 lata temu, to to auto wchodziło na rynek. I właśnie takie auto chciałem Wam dzisiaj zaprezentować. I dzisiaj ono przechodzi facelifting, a my, niestety, nie. No, e, generalnie wygląda to tak jak we wszystkich współczesnych Audi Q8 rok modelowy 2024, czyli po zmianach. Wtedy to jeszcze był taki okres, gdzie moje dzieci wsadzałem do samochodów testowych w fotelikach i tak sprawdzaliśmy praktyczność tylnej kanapy. Na postoju samochód lekko się obniżył, i proszę bardzo, czterolatek nie ma problemu, żeby wdrapać się samodzielnie do wysokiego suwa. No teraz już niestety nie mogę tego robić, ponieważ dzieci nieco się zestarzały. Cześć chłopaki, idźcie do domów. <laughs> Jak widzicie, na planie karoserii bywa wesoło. Ale wracając do Audi Q8. To w przypadku Mercedesa i BMW jest tak, że w ramach liftingów ich samochody bardzo się zmieniają. Te liftingi są rozpoznawalne na pierwszy rzut oka. Audi wyznaje nieco inną zasadę. Delikatnie podmalować oczka, coś tam poprawić, wbić kolczyki i to wszystko w zasadzie, jak wasza żona wróci inaczej, umalowana i z kolczykami w uszach do domu, to nawet nie poznacie, że coś się zmieniło. Jeżeli chodzi o kształt i jak patrzycie na niego, to wszystko jest w zasadzie identycznie. Poznać można po dosłownie detalach i niuansach, na przykład po zupełnie nowych reflektorach laserowych. Po raz pierwszy mamy tutaj lasery. Składają się, e, cała lampa składa się z 24 diod LED i oprócz tego diody laserowej, która potrafi dawać strumień świetlny aż na kilometr. I akurat one są dodatkowo płatne, kosztują 5000 zł, a rozpoznać je można po tym niebieskim akcenciku tutaj w tym miejscu. Zmienił się nieco zderzak. W naszej wersji S-line jest jeszcze dodatkowo wzbogacony o pakiet czarny. Te pakiety czarne są dwa. Jeden to jest pakiet czarny, a drugi czarny, czyli jeszcze bardziej czarny. Trochę inna jest atrapa chłodnicy, zarówno w wersjach standardowych, jak i w wersjach S-line. Jak sobie tak o z tego kąta spojrzycie, jak auto jedzie, to widać tam daleko chłodnice, ponieważ tak duże są tutaj otwory w tej atrapie. W standardzie to logo jest białe na czarnym tle, a jak zabrę, mówicie sobie pakiet czarny albo Czarny to jest szare na czarnym tle. Nie wiem, niczego nie rozumiecie. Wersja S-Line wyróżnia się też znacznie większymi tymi bocznymi wlotami powietrza. To jest dla niej charakterystyczne. Jeżeli chodzi o tył, to mamy tutaj dwie zmiany. Po pierwsze, to mamy reflektory, a czy lampy, przepraszam, OLEDowe, czyli organiczne, wyraźniej świecą, szybciej reagują na przykład na naciśnięcie hamulca. I do tego mają ee, w Audi nazywają to, jak to się nazywa sygnaturę świetlną. Mają sygnatury świetlne, które możecie zmieniać. Za chwilę to włączę i Wam pokażę. Ale oprócz tego, że tutaj mamy trochę inne te lampy, to mamy też wreszcie prawdziwe końcówki układu wydechowego, bo w poprzedniku w wersji przedliftowej one były nieprawdziwe. Były takie fejkowe, to były po prostu zaślepki tu w zderzaku, a rura, rura wychodziła tam w dół. A teraz pokażę Wam te sygnatury świetlne, bo one naprawdę są bardzo ładne. Mogą być takie, mogą być takie, Mogą być też takie, a mogą być takie. A z przodu mogą być takie, takie, takie albo takie. Komu to potrzebne? Ale pojawiły się też nowe kolory, na przykład chyba ten granat, ale nie jestem pewien. Takie metaliczne kosztują około 11 tysięcy, ale można sobie wybrać też takie za 26 koła. 25 tysięcy kosztują też największe felgi i to są chyba te nasze, ponieważ mają aż 23 cale. Tutaj czerwony napisik. Audi Sport i są bardzo załadne czarne. Można mieć karbonowe lustereczka za tam 4 czy 5 tysięcy złotych, ale generalnie, o ile mamy w segmencie tych suwów segmentu klasy E, Auta, które są i prawdziwymi słowami, i jednocześnie coupe, na np. BMW X5 i rozwinięcie w wersji kupe, czyli X6, podobnie jest z Mercedesem GLE, to Audi poszło trochę inną drogą. Q8 nie jest rozwinięciem czy przedłużeniem Q7. Te samochody zostały kompletnie inaczej zaprojektowane mają inne platformy, inne płyty podłogowe. W związku z czym Q8 jest droższa od Q7 z podobnym silnikiem, nie o 20-30 tysięcy złotych, jak to ma miejsce u konkurencji, ale aż o 70 tysięcy złotych. Niemniej, rzeczywiście o ile te coupe pod tytułem X6 czy GLE nie bardzo mi się podobają, to trzeba przyznać, że tutaj, szczególnie ten tyłeczek, zaprojektowano naprawdę bardzo, bardzo zgrabnie. On delikatnie opada, ale też samochód nie sprawia wrażenia kontrowersyjnego, a przede wszystkim pokracznego, bo suwy kupe zaprojektowane na bazie klasycznych suwów są często pokraczne, a tutaj absolutnie nie odnosi się takiego wrażenia. Ten spoiler ta płetwa tutaj maskująca, też dodatkowo. Ten opadający bagażnik, to światło, no ta część po prostu tutaj w przypadku tego auta mi się zgadza. I jak tak się na nie patrzy, to nie sprawia wrażenia tak dużego, jak jest w rzeczywistości, bo długość to 5 metrów bez 3 mm, a rozstaw samych osi to 3 metry bez 2 mm. I ten duży rozstaw osi przy tych 5 metrach w długości powoduje, że mamy bardzo krótkie zwisy. Zarówno z przodu, jak i z tyłu i to też sprawia, że jak patrzycie sobie na linię boczną, to samochód wygląda po prostu jakby, no naprawdę twardo, stabilnie stał na ziemi, tak wręcz jak sportowy SUV. I to mi się podoba. To, co mi się jeszcze podoba, nawiązując do tych innych SUVów kupę, to to, że tam macie jednak ograniczone możliwości załadunkowe. Bo tamte bagażniki, przez ten opadający kształt dachu, są mniejsze niż w klasycznych suwach. Dodatkowo, tutaj mają takie wyprofilowanie, że niewiele można do nich zapakować, więc są ograniczone, jeżeli chodzi o praktyczność. Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Mamy 605 litrów bagażnika i oczywiście dużo styropianu i dużo gratów tutaj pod spodem, bo to widzę jest albo od Banga Olufsena, albo od sprzętu grającego wzmacniacz. Tudzież sabufer, sabufer, przepraszam bardzo. Moglibyśmy mieć koło dojazdowe przynajmniej, ale go nie ma w naszym przypadku. Za to jest zestaw naprawczy siateczki do mocowania a raczej siateczka oddzielająca przestrzeń pasażerską od przestrzeni bagażowej. Pneumatykę mamy, a można to poznać po tym, że mamy tutaj przycisk służący do opuszczania sobie o tyłeczka po to, żebyśmy mieli nieco niższy próg załadunkowy i mogli łatwiej wrzucić tutaj walizki. Z praktycznych rzeczy bardzo ładne oświetlenie LED po obu stronach. Kanapa dzielona 40-20-40, co lubimy. Szkoda, że nie składa się tej kanapy z pozycji tutaj bagażnika. Jak na przykład podchodzicie do niego, chcecie coś wrzucić, tylko trzeba to zrobić tam, od strony tylnych drzwi, od strony pasażerów z tyłu. Haczyki, tutaj jakieś siateczki mocujące i gniazdo zapalniczki 12-voltowe. To teraz biorę walizki. Raz i dwa. A tutaj troszeczkę. O, widzicie, w tym miejscu przeszkadza nieco roleta. Więc jeżeli chcecie jechać z roletą, no to tę walizkę akurat trzeba położyć tak, ale umówmy się jeszcze. Tu zostaje miejsce, tu zostaje miejsce, tu zostaje miejsce. Jest bardzo nieźle. Gdybyśmy wymontowali roletę, to spokojnie również ta walizka wchodzi nam w ten sposób. O, bo tam ile jest miejsca. A może wejdzie tę stroną? O, patrzcie, a tę stroną weszła. Ale nie zamknie nam się roleta. Wada taka jest z tego nadwozia, taka, że zobaczcie, roleta idzie nie płasko, tylko ona zjeżdża w dół. Więc tutaj, jak postawię walizkę, to roleta się i tak nie domknie. Natomiast pytanie, czy przy takim ustawieniu domknie nam się bagażnik? I bagażnik pokazywaliśmy wam w największej pojemności, znaczy, w najmniejszej pojemności. Ponieważ tutaj mamy przesuwana, przesuwany ten fotel, i przesuwaną tę część, całą tutaj siedziska, czyli o, w ten sposób. I to jest 605 litrów, jak to przesuniemy, a tak tych litrów jest trochę mniej, i nadal jest bardzo praktycznie tak, jak widzieliście. Oprócz tego, że można tę kanapę przesuwać sobie, przód, tył, to można też sobie regulować pochylenie oparcia. O, czyli bardziej do tyłu, położycie. A i to już jest chyba max. Tak, to już jest max, bardziej nie, czyli wąski dosyć jest zakres tego pochylania, ale pozycja teraz jest naprawdę super. A, nie usiadłem przed sobą, to muszę najpierw iść tam, wyregulować wszystko. Zobaczcie. Prawie mam prościuteńkie nogi tutaj w tym miejscu. No naprawdę, na dłuższą podróż bardzo komfortowa pozycja tutaj z przodu dla takiego wysokiego gościa jak ja. Zobaczmy, jak komfortowo będzie miał ten za mną. No, absolutnie nie ma tutaj, powiem Wam, powodów do narzekania. Jak na auto, które ma te 5 metrów, jak na auto, które jest w stylu coupé delikatnie, no to jest tutaj w cholerkę tego miejsca. W ogóle tam to jest mnóstwo. Jeszcze mogę sobie, o, ruszać nogami, proszę, góra-dół, na kolana wystarczająco. Fajne siedzisko, odpowiednio wyprofilowane i wysokie. Mam tutaj bardzo dobre podparcie ud. Tutaj może ciutkę wyższe mogłyby być te oparcia, ale też barki mi spoczywają dosyć wygodnie i łopatki, więc raczej problemu też nie ma. Jedyne co... Dosłownie przydałoby się centymetr dwa więcej nad głową. No ale ja mam 1,95 m, więc i tak nie narzekajmy. Ludzie do 1,85 m, 1,90 m będą mieli tutaj bardzo komfortowe warunki podróży, nawet na dłuższych trasach. Klimatyzacja w naszym egzemplarzu jest czterostrefowa, natomiast za to trzeba dopłacić dodatkowo jakieś 5000 złotych. Dwa gniazda USB-C ukryte tam, zapalniczka jest. Siateczki w drzwiach, w tych fotelach są, żeby coś tutaj trzymać. Podłokietnik jest. O, a ciekawe, czemu akurat tutaj ma w ten sposób umieszczone uchwyty na kubki, a nie tak, jak lubimy w Audi, czyli jest tu wbudowane, odsuwamy, tu nam wyjeżdża. No i skromniutki ten podłokietniczek, i króciutki, i sporo tutaj na nim plastiku. No to to uznajmy, że to jest jedna. Jeden z mankamentów drobnych, materiał tutaj to skóra w naszym przypadku, ale w standardzie dostajecie sztuczną skórę. Za prawdziwą trzeba zapłacić dodatkowo kilka tysięcy złotych. A jest też taka skóra walkonia, czy tam walkona, która jest już naprawdę w ogóle niepomarszczona. Jest naprawdę bardzo dobrego gatunku, tylko kosztuje dodatkowo kilkanaście tysięcy złotych. Oprócz tego możecie mieć pakiet obicia wnętrza skórą, wtedy i boczki macie skórzane, i, kok i deskę rozdzielczą obitą skórą. Natomiast w naszym przypadku to jest mikrofibra i ona jest bardzo fajna, bardzo przyjemna w dotyku, jaka jest mięciuteńka. To jest... Mięciutkie, choć nie jakoś super miękkie, ale przyjemne w dotyku. Przyjemna ta karbonowa wstawka, choć ja wolę takie, jak są w Audi RS6, takie chropowate, a tutaj ona jest taka ala karbonowa. To nie jest prawdziwy karbon, ale bardzo solidnie wygląda. Fajne jest to, że tu są dwa przyciski i można sobie otworzyć nie tylko swoją roletkę, ale też na przykład roletkę kolegi, o. I koledze, można też otworzyć szybkę. I sobie też można otworzyć szybkę, a wygląda to bardzo ładnie, bo jest bezramkowe, chociaż szkoda, że nie chowają się całe te szyby, a to przez to wyprofilowanie tutaj. Zanim przejdziemy do silnika, to jeszcze zobaczcie, jakie są możliwości regulacji jego na pneumatyce. Bo teraz, jak tak nisko siedzi, to bardziej przypomina kombi niż suwa. A tak wygląda podniesiony. Na poprzednim ujęciu. Opona w zasadzie dotykała, a czyli nie dotykała, tylko wchodziła tam pod delikatnie pod błotnik, pod nadkole. A teraz zobaczcie, o tyle, o tyle, o 25 cm się podniósł. Nie mamy natomiast tylnej skrętnej osi, która akurat w przypadku Q8 wymaga dopłaty, natomiast w SQ8, które nadal jest i jest benzynowym silnikiem, jest silnikiem V8 4-litrowym, ta skrętna tylna osi jest w standardzie. Co ciekawe, słuchajcie, to liftingu nie przeszło RSQ8. Ani Q8 wersji plugin. W takim ustawieniu tej pneumatyki w aucie można nawet skorzystać z trybu All-Road. Co my mamy pod maską? No nietypowy silnik, bo chyba najrzadziej występujący, przynajmniej na polskim rynku, bo to oznaczenie 55 TFSI, a to oznacza 340 koni mechanicznych i 500 Nm. Oczywiście nadal możecie go kupić sobie z dieslem, takim 3-litrowym i to w dwóch odmianach mocy. Jedna ma bliżej 200, druga bliżej 300 koni mechanicznych, jest też motor, ten, o którym wspomnieliśmy w SQ800, czyli 4-litrowe V8, jest też RSQ8 i jest też oczywiście plug-in. A tutaj sześć cylinderków przyjemnie brzmiące. A no i oczywiście. Współpracuje to wszystko z 48-voltowym silnikiem elektrycznym do żeglowania, do wyłączania silnika podczas tego żeglowania, bo tu jest już nie ma już systemu start stop takiego klasycznego na rozruszniku, tylko jest na tym całym -la 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 -la. To co w ramach faceliftingu zmieniło się w środku, to w zasadzie wyłącznie jedna rzecz. Mamy tutaj trzecią generację tych multimediów i ona się już wyróżnia na przykład takimi widgetami tutaj, z których macie dostęp do tych funkcji, które sobie tutaj ustawicie. Ale oprócz tego, mamy tutaj również coś takiego jak sklep. Czyli możemy sobie wreszcie kupować na jakieś dodatkowe aplikacje, choćby takie jak Spotifya, choćby takie jak Amazon Music, wszystko to, co, czego używamy na przykład w telefonie. Chociaż zastanawiam się, dlaczego mielibyśmy to robić, skoro Mamy tutaj Apple CarPlay i mamy Android Auto, w związku z czym i tak możemy sobie tutaj korzystać z aplikacji telefonicznych, gdy podłączymy sobie telefon. Natomiast, przez to, że on jest bardzo, naprawdę bardzo napakowany już nowymi funkcjami, to niestety też wolniej się odpala. W momencie, kiedy wyłączymy samochód, zamknie, otworzymy drzwi, zamkniemy drzwi i odpalimy go jeszcze raz. No to będzie teraz nam wczytywał informację. Wybierzemy sobie użytkownika. A ja, ja, przepraszam, nie chcę dodawać użytkownika. Użytkownik gość, zastosuj. I zawsze, jak wsiadacie do auta, to pojawia się ta informacja, wczytywanie ustawień osobistych, i to niestety potrafi, jak widzicie, długo trwać. Teraz to i tak poszło dosyć szybko. Zdarza się, że trwa to dłużej, ale zdarza się też, że odpala to od razu. Normalnie nie wiem od czego to zależy. Jeżeli chodzi o całą resztę, to w zasadzie jest bez zmian w stosunku do wersji przedliftowej, no tutaj mamy ten sam stełokarbonik, który był tam z tyłu i Wam pokazywałem. Przyjemnie bardzo obszytą deskę rozdzielczą, wszystko wyłożone mięciutkimi, przyjemnymi materiałami z VAT. No, brak przyzwoitego schowka w podłokietniku, tylko tak płaściutko jest tutaj na duperele jakieś naładowanie telefonu, ewentualnie dwa gniazda USB-C, tutaj taka półeczka i to wszystko. Większych rzeczy tutaj nie wrzucicie. Ten podłokietnik jest jeszcze o, przesuwany przód, tył. Tutaj miejsce na dwa kubki, zapalniczka, miejsce na kluczyk, ewentualnie, jakbyście nie chcieli go trzymać w kieszeni. No, i szmateczka jest w komplecie, żebyście to wszystko mogli sobie z paluchów i skórzu zawsze ładnie wycierać, żeby błyszczało. Błyszczało. Ja bardzo lubię w Audi ten panel tutaj sterowania, bo on naprawdę jest intuicyjny. Pomimo tego, że jest sterowany dotykowo, to jest i haptyczny, daje taki przyjemny feedback. Jest to miłe uczucie. No i prosto się go naprawdę obsługuje. Można się bardzo szybko tego nauczyć. To, co jest w nim też fajnego, no to to, że sobie jak wejdziecie sobie na przykład w nawigację. I chcecie gdzieś sobie pojechać, proszę bardzo. To możecie sobie tu pisać w taki sposób, albo po prostu napisać na przykład o grodyzy i już grodzi Bardzo ładnie. Więc jak? Więc y, ma to i funkcję takiego rysika, tylko bez rysika, czyli takiej raczej platformy do pisania paluchem. O, to chciałem powiedzieć. Dzień. No, nie jest to tak spektakularne granie jak w Mercedesie klasy E, dokładnie E220, którego dla Was testowaliśmy całkiem niedawno. O, tutaj możecie sobie obejrzeć ten test. Ale gra nieźle. Natomiast kosztuje niestety nie 28, a 38 tysięcy złotych. Więc nie wiem, czy tutaj szelest tych pieniędzy aż tak dobrze słychać za te pieniądze. Chyba pozostałbym przy standardowym audio akurat. Natomiast przyjemnie brzmi ten sześciocylindrowy silniczek. W sensie, no czterocylindrowe silniki w takich autach jednak pozostają po was, pozostawiają duży niedosyt, szczególnie jeżeli się e, chodzi o brzmienie. Tutaj jest aksamitnie, to taki dobry kompromis pomiędzy czterocylindrówką a ośmiocylindrówką, która oczywiście wydaje z siebie dużo bardziej rasowy dźwięk. Pytanie, czy w takim suwie takiego rasowego dźwięku akurat pożądacie i potrzebujecie. I jak tak spokojnie sobie nim jedziecie, wsiadacie, dodajecie gazu, to generalnie nie czujecie ani... Ani tych 340 koni mechanicznych, ani tych 500 Newtonometrów. Co więcej, jak jedziemy w trybie efficiency, a teraz taki mamy, no to auto cały czas wchodzi w tryb żeglowania. To wiąże się z tym, że każde położenie nogi na pedale gazu powoduje pewną zwłokę. Przy wyższych prędkościach też wyłączy wam w ogóle silnik, no i jest tutaj to typowe 2-3 sekundy tej zwłoki zanim wszystko się tutaj pozałącza, zanim się włączy silnik spalinowy, zanim skrzynia wrzuci. Biega akurat skrzynia to klasyczny ośmiobiegowy automat firmy ZF, czyli Tiptronic w żargonie Audi. Napęd Quattro oczywiście tradycyjny, prawdziwy, taki do jaki kiedyś Audi stosowało w każdym swoim modelu, bo dzisiaj ma też napędy na przykład Ultra, które są oparte na haldeksie. Tutaj mamy prawdziwe 4x4 i jeszcze z samoblokującym się mechanizmem różnicowym, centralnym. No i powiem Wam, że jeżeli chodzi o zawieszenie, to tutaj przy naszej pneumatyce no jest fantastycznie. No co Wam będę mówił? Jedziemy sobie w ustawieniu komfortowym, czyli on tam sobie tak mniej więcej na środku tę pneumatykę ustawił i jest bardzo dobrze. Przy czym jest też tutaj taka specyficzna. Sztywność tego nadwozia. Ono nie jest tak zbalansowane, żeby dawało Wam tylko uczucie komfortu. Jest tak raczej sportowo, bym powiedział, zawieszenie, bo ta pneumatyka też ma, można sobie ją w dwóch wersjach kupić. Można sobie ją kupić w wersji właśnie takiej standardowej, albo takiej bardziej sportowej, trochę droższej. Chyba 2000 zł to wymaga dopłaty. I wtedy faktycznie czujecie różnicę w pracy tego, tego zawieszenia. Natomiast no i tak. Bardzo ładnie wyważył to na tych płytach. Jest takie uczucie tego komfortu płynięcia. W standardzie nie ma tej pneumatyki. Jest tutaj akurat tradycyjne, tradycyjne zawieszenie na amortyzatorach i na sprężynach. To, co jeszcze zwraca uwagę, to niesamowita cisza we wnętrzu. Nawet przy niskich prędkościach słyszycie różnicę pomiędzy kółsemką a innymi samochodami. I to jest zasługa i doskonałego wyciszenia komory silnika, i tego, że ta fałszustka cichutko aksamitnie pracuje, i tego, że mamy podwójne, grube, klejone szyby. Nawet jak się w nie stuka, puka, to słychać, że to nie jest cienkie szkło, tylko takie solidniejsze. Efekt tego wszystkiego jest taki, że tym samochodem się płynie przy takich prędkościach typowo miejskich albo podmiejskich, gdzie jeździ się w zakresie 50-90 na godzinę. On po prostu sobie przyjemnie płynie, w ogóle nie jest narowisty, jest po prostu komfortowym suwem. Zmienia się troszkę, jak wyjdziecie sobie w tryb, gdzie tu mamy tryb Dynamic. On sobie wtedy obniża zawieszenie, zobaczcie, do tego najniższego poziomu. Oprócz tego utwardza sobie jeszcze dodatkowo te amortyzatory, bo jak wejdziecie sobie w, w indywidual, to widzicie, że ono może być komfortowe, zrównoważone albo sportowe, więc w dynamiku jest sportowe. I wyraźnie to czuć. Nawet jak siedzicie za kierownicą, to widzicie, że samochód o te kilka centymetrów się obniżył. Ta pozycja w SUV stała się po prostu niższa. I zaskakująco wręcz niska, jak na tego typu samochód. Ten środek ciężkości się obniżył, to zawieszenie zrobiło się twardsze, i czujecie, jak nawet najeżdżacie na jakikolwiek drobną, jakąkolwiek drobną nierówność na drodze, to od razu jest to odczuwalne tutaj, na dupce, w fotelu. Bardzo duży zakres jest tutaj użyteczny tego momentu obrotowego, bo te 500 Nm gdzieś zaczyna się już od 1350 obrotów na minutę i kończy się przy 4500. Więc nie ma tutaj potrzeby takiego częstego redukowania na przykład biegów, nie mniej teraz oczywiście w trybie sportowym i tak skrzynia jest w sporcie. No i tu jak zdejmujecie już nogę z pedału gazu, no to silnik ani się nie wyłącza, ani samochód nie wchodzi w tryb żeglowania, każde położenie nogi na pedale gazu to jest uczucie tego, że samochód odjeżdża. Natomiast, no, przy masie 2,1 tony, no, nie ma tutaj też co się spodziewać osiągów na miarę SQ8 czy tym bardziej RSQ8. Tutaj, nawet w tym ustawieniu sportowym, nie ma tej brutalności. Owszem, on przyspiesza, jest szybki, czujecie, że ma 340 koni, ale nie ma takiego efektu jak w SQ8 czy w RSQ8. Nie. Wow! Wow! Nie, tu jest taki raczej efekt, o, no, dobrze jedzie. W trybie komfortowym też już ten mild hybrid nie pracuje w taki sposób, jak w trybie efficiency, czyli nie wchodzi w tryb żeglowania, nie wyłącza silnika. O, przepraszam bardzo, jednak to robi. A ciekawe, jak wyłączę mu start-stop system. Czy będzie wyłączał? Noga z gazu? I zobaczcie, w trybie żeglowania nadal wyłącza i teraz kładę nogę na pedale gazu. Raz, dwa, trzy i dopiero jest wrzucony bieg i dopiero zaczynam odjeżdżać. Więc to, co ja zalecam zrobić, to sobie wejść, ustawić tryb indywidual, szczególnie, że Audi zapamiętuje, w jakim trybie ostatnio jechaliście i ten tryb z automatu wczytuje w momencie, kiedy wsiadacie do samochodu, nawet po jego wyłączeniu i zamknięciu. I teraz sobie ustawiamy tutaj napęd zrównoważony, zawieszenie komfortowe, układ kierowniczy komfortowy, skrzynie mamy w D i zobaczymy teraz. Zrównoważony napęd. Zdejmuję nogę z pedału gazu i wyłączył mi silnik. Czyli napęd musi być niestety też sportowy. O, ale zawieszenie może być komfortowe i układ kierowniczy też. I teraz jak będzie Zdejmuję nogę z pedału gazu? A, już nie zrzucił, ale skrzynia jest znowu w sporcie. A jak jest w sporcie, to oznacza, że na wyższe obroty wchodzi silnik i będzie więcej palił. A jak wejdę sobie w dew w takim razie? Jadę spokojnie. Zdejmuję nogę z pedału gazu. O! A, bo, mi, bo hamuje silnikiem. Widzicie? Bo tu o jest taki znaczek, co oznacza, że każe mi położyć nogę na hamulcu, gdyż nieco za szybko jadę. Dobrze, a jak tak będę jechał spokojniej i zdejmę nogę z pedału gazu, to co? Nie wyłączył jeszcze silnik, ale może czuję, że się zbliżamy do ronda. Zaraz odwiozą mnie do tworek. No, wyłącza niestety. Tylko w trybie sportowym nie będzie Wam wyłączał tego silnika. Natomiast możecie... Zastosować taki myk, czyli jedziecie na przykład w komforcie, w drive, i jeżeli Was irytuje i wiecie, że będziecie wyprzedzali, nie chcecie, żeby wyłączył Wam silnik, żeby wszedł w tryb żeglowania, to musicie zrobić tylko jedno, skrzynię w tryb sportowy. I wtedy on rzeczywiście zrobi to płynnie, nie zaskoczy Was wyłączeniem silnika, nie będziecie musieli czekać na przypływ mocy przez te dwie czy trzy sekundy. I to jest jedyna metoda. Podobno jednak ten cały mild hybrid potrafi oszczędzić całe pół litra paliwa. Tylko czymże jest pół litra paliwa jak samochód przy takiej jeździ pali 12 12,5 litra. A jak będzie zimno i zimniej, będzie na zimno odpalany, to na krótkich dystansach to spokojnie 15-16 litrów. To co w wersji Poliftingu też się pojawiło, to nowe wskazania asystenta. O, tutaj widzicie taką kółeczek jadącą ładnie i podobno nawet w momencie, kiedy jakiś pieszy się pojawia albo rowerzysta, to potrafi ich tutaj wyświetlić. A jak na przykład zacznę przekraczać pas na jezdni, to na czerwono się to wszystko pojawi, więc te zegary cyfrowe, Audi Virtual Cockpit, tak to się nazywa, też zostały delikatnie zmodernizowane w ramach faceliftingu. Te tylne lampy OLED mają jedną też fajną funkcję. Mianowicie, jak stajecie na przykład na skrzyżowaniu i zaczyna podjeżdżać do Was samochód, to zapalają się w nich dodatkowe diody w tych lampach, żeby dać znać temu nadjeżdżającemu, żeby za blisko się nie zbliżał, że Wy stoicie i żeby czasami nie przyszło mu do głowy wjechać Wam w zderzak. Taka drobnostka no, dla bezpieczeństwa po prostu. No dobra, to teraz 120. O, proszę bardzo. Jeszcze wejdę w trip efficiency, żeby nie było. O, proszę. I tutaj się potwierdza to, o czym mówiłem, czyli wyciszenie. Dodatkowo tutaj mamy betonową nawierzchnię, która jest głośniejsza z zasady niż asfaltowa, a nie czuć. Nie słychać żadnych hałasów ani od podwozia, ani od opon toczących się po, tej, po tym betonie, ani szumów powietrza opływających na dwozie, ani silnika. On jedzie sobie na ósmym biegu i naprawdę jest petarda pod względem wyciszenia. Jeden z absolutnie najlepiej wyciszonych suwów, jakim, jakim jeździłem, pomimo tego, że ma na przykład bezrankowe szyby. No to tutaj to duże zaskoczenie. Cichuteńko, nie? Jeżeli chodzi o autonomię, to oczywiście przy okazji liftingu, jak to zawsze bywa, usprawniono działanie niektórych systemów. No i faktycznie Generalnie w Audi one działają łagodnie i to mi się podoba, natomiast nie jest też tak, że zaczyna kilometr samochód przed innym autem hamować, tylko dojeżdża do niego, potem spokojnie sobie hamuje, potem spokojnie sobie przyspiesza. No, po prostu działa to z generacji na generację coraz lepiej i czuć, że jest to też lekko ulepszone w tym wypadku. Co do zużycia paliwa, to ten samochód nie lubi jednego, nie lubi przyspieszania. Czyli też nie lubi hamowania, nie lubi, kiedy go spowalniacie, bo potem musicie przyspieszyć, i wtedy to zużycie paliwa to faktycznie 12, 13, 14 litrów. Jak jedziecie sobie stabilnie, tak jak ja teraz, te 120 km na godzinę, proszę, średnia wyszła 120, to jesteście w stanie 8 litrów. Spalić I to już jest fajny wynik, jak na samochód, który waży 2 tony 100 kg i jak na auto, które jest tych gabarytów i jak na silnik, który ma 340 koni, 500 Nm i jest pojony benzyną. To już jest wartość akceptowalna, więc w trasę jak je lecicie, to nie jest źle, szczególnie, że zbiornik paliwa ma 85 litrów, więc nawet jeżeli będziecie 10 litrów palili, bo pojedziecie 140 sobie na przykład, to... I tak wystarczy Wam na przejechanie 800 km spokojnie, takim tempem autostradowym, 130-140 km na godzinę, a jak się uprzecie i pojedziecie w tym Efficiency i tak jak ja te 120 km na godzinę, bo nie będzie Wam się spieszyło, to zrobicie i 1000 km. I to już są naprawdę fajne wartości, bo jak ktoś kupuje taki samochód wyspecyfikowany na pół miliona złotych, ponad pół miliona złotych, jak ten egzemplarz, to nie wierzę to, że... Tak bardzo przywiązuje się do zużycia paliwa. Bardziej chodzi o to, żeby to auto jak najrzadziej zajeżdżało na stację benzynową, do tego jest potrzebny Wam duży zbiornik paliwa i tutaj te 85 litrów naprawdę robią robotę. No to wiemy już, że potrafi być oszczędny, kiedy trzeba, jak na taki motor i na taki samochód, natomiast teraz sprawdzimy, czy potrafi być też szybki. Bo ten silnik tak z charakteru, on nie zachęca wcale do szaleństw, tak wam powiem. Tutaj jest przyjemnie w tym samochodzie tak delikatnie sobie wciskać ten pedał gazu. Tak nim sobie właśnie płynąć. Ale kiedy trzeba, a czasami przecież trzeba, no to zobaczymy, czy potrafi przyspieszyć. Według producenta 5,9 sekundy do setki, też jak na takie auto, o tych gabarytów, to zajebisty czas. Przepraszam, nie 5,9, tylko 5,6. Ło! Ło! Te biegi zmienia tak. Agresywnie. No, powiem wam, że bardzo dobry czas, jak na pierwszą próbę. 5,84. Super. Dobra. To jeszcze raz. Nie ma procedury startu, przynajmniej nie wyświetla nic takiego, i on nie startuje z takim dużym szarpnięciem. Potem szarpnięcia przy zmianie biegów się pojawiają dopiero. Teraz ile? O, kuźwa! Teraz trochę to mało. 6,11. Ale może było pod wiatr. Bardzo przyjemny i komfortowy wóz. Ja wiem, że Q8 zawsze nam się bardziej kojarzy z tymi wersjami SQ8 albo RSQ8, natomiast naprawdę w tej wersji 55 TFSi ma sens. Ma sens wtedy, kiedy nie lubicie na przykład charakterystyki pracy diesla. Ja osobiście wolałbym diesla. To mówię bez. Bez ceregielenia się, większy moment obrotowy, on ma nawet, ma prawie 300 koni, dynamikę może ciut słabszą, bo tam 6,1 sekundy, jeżeli dobrze pamiętam, a 5,6 sekundy w tym wypadku, więc pół sekundy więcej to nie są jakieś spektakularne różnice. Więc ja wolałbym diesla, ale rozumiem, że są ludzie, którzy charakterystyki diesla nie lubią, w dodatku mają obawy, czy diesle będą mogły jeszcze wjeżdżać do miast. Natomiast ja was uspokajam, te z, nor z normą Euro 6D, jak ten, jeszcze długo, długo będą mogły. Natomiast. Tutaj podoba mi się charakter pracy tej sześciocylindrówki. Naprawdę, on jest przyjemny, miękki, nie dobiega żaden odgłos spod maski, niepokojący czy drażniący uszy. Jednocześnie, w trasę, jak jeździcie, on potrafi być ekonomiczny, potrafi spamięlić te 80 litrów i przejedziecie na tym 800 tysięcy km na baku. żłopie dopiero, jak zaczniecie agresywnie jeździć, i to wtedy 14 litrów to niewyjęte. Od teraz mamy po tych przyspieszeniach i z tego fragmentu, gdzie też spaliliśmy 8 km, w średnią 14. Więc nie jest to auto. To zdecydowanie dla tych, którzy lubią dynamikę. Jak lubicie dynamikę, idźcie w SQ8, RSQ8, nawet jeżeli wam się wszędzie zawsze gdzieś spieszy. Natomiast jeżeli jesteście spokojniejszymi kierowcami, to moim zdaniem ten napęd zda egzamin po prostu. Z dużych zalet naprawdę fajny bagażnik, przy tym jaki on ma, jaką on ma sylwetkę naprawdę dużo miejsca z tyłu naprawdę komfortowo naprawdę bardzo cicho. Mnie estetyka Audi też odpowiada, mimo że i to może niektórym przeszkadzać, one się bardzo zunifikowały i są bardzo podobne do siebie. Od A6 w górę wszystko w środku jest w zasadzie takie samo. I rozumiem też to, że niektórym może to być nie na rękę, bo jeżdżąc z 8 chcielibyście pozycjonować się trochę lepiej niż jakbyście jeździli Audi A6, a przecież cenowo te samochody. Dzieli ze 150 może 200 tysięcy zł w podobnej konfiguracji. Wykonanie bardzo dobre, materiały bardzo przyjemne. Tak naprawdę jakieś tam niuanse w tym samochodzie mogą was zawozi, zawodzić i drażnić, takie jak choćby właśnie zbyt płytki ten podłokietnik. Zawieszeniowo na tej pneumatyce świetne. Przydałaby się skrętna tylna oś i namawiam Was do jej zakupu, jak będziecie yy, sobie konfigurowali czy kupowali Audi po 8. No jedyny problem to cena, no bo już w tym momencie za taki egzemplarz jak ten, który jest doposażony, ale nie na fulla, tylko ma trochę tam jakichś dodatków, trzeba zapłacić grubo powyżej 500 tysięcy złotych cennikowo. No ale takie czasy. Dzisiaj nie ma już tanich samochodów, nawet te małe, i tanie są drogie.